Witam Was serdecznie ponownie na moim kanale. Dziś mam naprawdę świetny film dla Was, dlatego że dzisiaj będę omawiała pielęgnację, którą ostatnio testowałam przez ostatnie ponad 2 tygodnie. I są to tylko kosmetyki koreańskie. I po tych testach mogę Wam powiedzieć, że naprawdę jestem niesamowicie zadowolona z jakości tych kosmetyków i z ich szybkiego działania. A będą to naprawdę doskonałe kosmetyki, nie tylko oczywiście na lato, ale są to kosmetyki głównie dla osób, które chcą bardzo szybko pobudzić skórę, przywrócić jej optymalne działanie, przywrócić jej blask, zregenerować. A oprócz tego będą również świetne na lato, dlatego że mają doskonałe konsystencje. Także jeżeli interesują Was koreańskie kosmetyki, nowości, kosmetyki koreańskie, które mają na przykład bardzo duże dawki witaminy C, kosmetyki, które bardzo szybko poprawiają stan skóry, to na pewno w dzisiejszym filmie dużo znajdziecie kosmetyków dla siebie. I tak jak mówię, część będzie doskonała do wakacyjnej kosmetyczki. Także nie przedłużając, zapraszam Was serdecznie do oglądania tego filmu. I jeżeli słuchajcie, chodzi o drogerię internetową La Rose, z którą miałam okazję współpracować już wcześniej i wybierałam właśnie kosmetyki z tej strony, to powiem Wam, że naprawdę mają doskonałe marki kosmetyczne, które na pewno pamiętacie z mojego kanału i o których Wam bardzo często mówię, ponieważ te kosmetyki są tak dobre. I tutaj mówię o markach na przykład Pyeongchangkyul, o marce Heimish, którą Wam pokazywałam wielokrotnie i wielokrotnie te kosmetyki trafiały do moich ulubieńców. Jeżeli będziecie szukały bardzo dobrych, wyjątkowych kosmetyków, to naprawdę warto na tą stronę zajrzeć. I jak to się, słuchajcie, odbywa? Odbywa się to w taki sposób, że ja sama wybieram kosmetyki do filmów. To nie jest tak, że jest mi coś narzucone, że ktoś mi mówi pokaż to, pokaż to. Sama te kosmetyki wybieram i sama decyduję, które chcę w filmie pokazać. Także tym razem wybrałam selektywnie bardzo, myślę, fajne i naprawdę ciekawe nowości z tego sklepu. Takie, których wcześniej nie było. I pojawią się tutaj marki, które już znacie, pojawią się marki, które są dla mnie zupełnie nowe. I o części marek już po prostu słyszałam i bardzo chciałam te kosmetyki wypróbować. Część marek już będziecie znała z mojego kanału, część nie, także myślę, że to będzie bardzo ciekawe, dlatego że tak jak mówię, większość tych nowości po prostu uważam, że są rewelacyjne i to, jak szybko można zobaczyć efekty, też jest niezwykłe, no ale po prostu są tu tak wysokie stężenia, że zwyczajnie efekty możemy zobaczyć od razu. I tutaj może przypomnę parę takich kosmetyków, które zrobiły na mnie naprawdę olbrzymie wrażenie, jak na przykład Low pH Hydrating Mask Sheet z marki Heimish, na przykład Tone Up Cream z marki Heimish również, oczywiście All Clean Balm, który doskonale myślę, że znacie. Drugą taką bardzo ulubioną przeze mnie marką jest marka, która się nazywa Pyeongchangkyul, też Wam wielokrotnie o niej mówiłam, że jest to taka marka po prostu z bardzo dużą tradycją dermatologiczną, że założona została właśnie przez klinikę dermatologiczną koreańską. I tutaj też mnóstwo kosmetyków miałam, bardzo dobrze mi się sprawdzają. Tak jak na przykład miałam ampułkę i nadal oczywiście jej używam. Moje słynne płatki do aplikacji tonerów, o których dzisiaj też będę mówiła, ponieważ one się Wam przydadzą, bo tutaj będzie dzisiaj sporo właśnie toników. Takich specjalnych koreańskich toników. I oczywiście mój ukochany Balancing Gel, który po prostu kocham miłością bezgraniczną. Tutaj macie dwie pojemności, dużą i mniejszą. Można kupić też zestawy, można kupić naprawdę tutaj dużo wspaniałych kosmetyków, także jeżeli byście chciały coś wybrać, to myślę, że nie będziecie miały żadnego problemu. Nie wiem, czy pamiętacie też na przykład doskonały tonik Hello Skin Yes I'm a Toner, jeden z tańszych toników koreańskich, który jest po prostu fantastyczny, jeśli chodzi właśnie o skórę zanieczyszczoną. No i tutaj jedna z marek też ma taką propozycję, którą bardzo bym chciała przetestować i myślę, że jesienią zacznę test tego toniku i będę dzisiaj o nim na pewno Wam mówić więcej. Kolejna marka, którą uwielbiam, to jest marka Cosrx i tu na przykład dostaniecie mój ukochany tonik Natural BHA Skin Returning A Sol, z którym jestem całkowicie zakochana, tak jak wiecie, wielokrotnie mówiłam o tym toniku. I może zacznę, słuchajcie, od czegoś takiego, co jest, myślę, niezbędnikiem w letniej kosmetyczce i to są oczywiście maseczki w płachcie. Jeżeli pamiętacie, wielokrotnie mówiłam o tej marce, myślę, że na pewno kilka razy na kanale o niej mówiłam. I są to maski marki koreańskiej, która nazywa się Leaders. I marka Leaders, to jest bardzo ciekawe, produkuje wszystkie swoje maski w Szwajcarii. I tutaj wybrałam akurat takie bardzo specjalne maski, które wydawało mi się, że szczególnie dobrze właśnie sprawdzą się w kosmetyczce na lato. Na przykład dzisiaj zaczęłam od maseczki, która się nazywa Anti-Aging Mask. Co je wyróżnia, że są to maski z biur
celulozy, czyli takie, które doskonale przywierają do skóry. Są one dużo delikatniejsze niż takie zwykłe maski w płachcie, niż zwykłe maski z bawełny. Na pewno będą po prostu lepsze do skóry wrażliwej, ale przez to, że jest tutaj właśnie ta bioceluloza, to one również przekazywały po prostu więcej składników odżywczych, które mają, nie będą wysychały. Zwyczajnie wykorzystacie tą maskę w pełni. Tu jest aż 26 ml takiej maski, więc sporo w tym opakowaniu zostaje i co radzę robić, to wmasować wszystko w ciało. Możecie zmieszać tą esencję z balsamem do ciała, możecie nałożyć bezpośrednio na skórę, naprawdę skóra jest nawilżona, odżywiona. Te maseczki też przepięknie pachną, ale główne zadanie tej maseczki to jest po prostu odżywienie, rozjaśnienie i napięcie skóry, głównie chodzi tutaj o lifting, także ta maska jest świetna. Drugą maską z tej serii, którą na pewno wkładam do mojej wakacyjnej kosmetyczki, jest maska, która się nazywa After Sun Mask. I tutaj mam jeszcze wybór właśnie z Leaders innej maseczki, która też wydawała mi się bardzo ciekawa i ta akurat nazywa się Karaibski Kokos After Sun Mask, także możecie być tutaj pewne, że jeżeli za dużo czasu spędzicie na słońcu i chcecie skórę intensywnie zregenerować i macie takie poczucie, że nawet skórę trochę uszkodziłyście, to bardzo właśnie polecam maski After Sun. One są specjalnie do tego przygotowane, żeby skórę silnie zregenerować. A takie klasyczne maski Leaders, to są akurat maski celulozowe, które po prostu zwyczajnie wyciągacie, tutaj nie ma tej folii ochronnej, jest to po prostu taka zwyczajna maska i tu akurat wybrałam również maski, które jadą ze mną na wakacje. Jest to maska Too Much Fun in the Sun, znowu ta sama maseczka, czyli jeżeli przesadzicie ze słońcem, chcecie skórę odżywić, ale to jest też wtedy, jak czujecie, że skóra po prostu jest maksymalnie odwodniona, bo jest tak bardzo gorąco i skóra się wam szybko odwadnia, potrzebujecie natychmiastowej regeneracji, to właśnie Too Much Sun będzie bardzo dobra. I kolejne maski, które mi się niesamowicie spodobały, dlatego że to są takie maski bardzo dobre dla dziewczyn mieszkających według mnie w mieście, to jest maseczka, której najbardziej chyba się śmiałam, jak ją zobaczyłam. To jest maska, która się nazywa What Happened Last Night After Party Mask. I tu możecie się domyślić, że to będzie taka maska, która intensywnie zregeneruje skórę i przywróci jej po prostu bardzo dobry wygląd, jeżeli na przykład noc wcześniej sobie imprezowałyście. Jest to maska po prostu energetyzująca i przynosząca właśnie boost dla skóry. Tą maskę również zabieram ze sobą. A ostatnia po prostu nazywa się A Breath of Fresh Air. To jest dla mieszkanek miast, takich jak ja, czyli jeżeli mieszkacie w dużym mieście, jest mnóstwo toksyn w powietrzu i chcecie skórę po prostu zregenerować, odświeżyć, to ta maska będzie najlepsza. Oczywiście możecie wybrać jakąkolwiek, ale ta szczególnie jest to maska detoksykująca. I tu znowu jest odświeżenie, przywrócenie idealnego nawilżenia i ochrona skóry. Kolejna marka to też jest marka, którą uwielbiam i też o niej mówię wielokrotnie na kanale, mówiłam o niej nawet w ostatnio w ulubieńcach miesiąca, dlatego że naprawdę ma genialne kosmetyki i to jest oczywiście marka Huxley. I tutaj tej maski jeszcze nie robiłam, dlatego że to jest bardzo wyjątkowa maska. Te maski są sprzedawane w takim pudełeczku po 3 sztuki i są one bardzo drogie. Jest to taki trochę Mercedes wśród masek odżywczych i nawilżających, dlatego że ma być to maska, która jest bardzo intensywnie regenerująca przede wszystkim i odżywcza. I ona jest podzielona jakby na dwie części. W pierwszej macie właśnie maskę zanurzoną, no widać w dużej ilości takiej wspaniałej esencji, a na dole macie serum olejowe, także jest to taka maska bardzo wyjątkowa i tu myślę, że będzie to doskonała maska na przykład do użycia przed samym ślubem, kiedy na przykład macie ślub albo chcecie wyglądać wyjątkowo pięknie, dlatego że w ogóle Huxley są to kosmetyki, które są niesamowicie łagodzące, bardzo delikatne dla skóry i przynoszące natychmiastowy przepiękny blask, także muszę powiedzieć, że nie mogę się doczekać, kiedy tą maseczkę przetestuję i myślę, że zrobię to wkrótce i na pewno do końca miesiąca opowiem wam, jak ona działa. Myślę, że bardzo jest możliwe, że trafi do ulubieńców miesiąca od razu. Tutaj akurat jest ekstrakt z opuncji figowej i olej z nasion opuncji figowej. Również jest wyciąg z korzenia błonnika, ekstrakt z malachitu i olej sojowy. No, myślę, że tutaj naprawdę będzie to niezła zabawa, bo ja po prostu nagram to też, jak tą maskę robię na pewno. Te składniki aktywne, które są w tej masce, łączycie ze sobą w tej saszetce, czyli z tej saszetki do tej saszetki przedostaje się po prostu ekstrakt, łączycie to wszystko ze sobą i wmasowujecie w skórę. Chyba to, co zostanie, to przeleję sobie do oddzielnej buteleczki. Myślę, że to będzie tak jak z maską Amisy, którą kiedyś robiłam, że nie mogłam w ogóle jej ze skóry zdjąć. Miałam ją 40 minut, a z przyjemnością miałabym ją też dłużej. To już pomyślałam sobie, że skoro jestem przy maseczkach, to już przy tych maskach zostanę. Powiem wam o kolejnej masce, którą też, jeżeli ktoś oglądał mój live na Instagramie, to wiecie, że opowiadałam o tym, że po prostu trzeba to mieć i że jest to coś, co też powinno wylądować w waszej letniej kosmetyczce albo w waszej lodówce. I jest to świetna nowość z Petit Fit. Tak jak wiecie, bardzo lubię tą markę i jak zobaczyłam na stronie, że jest nowa maska,
maska pod oczy, dodatkowo jak ona się nazywa. Agava Cooling Hydrogel Eye Mask, czyli będzie to maska, która przede wszystkim będzie przynosiła właśnie nawilżenie, będzie chłodziła skórę pod oczami. Myślę, że teraz nic lepszego nie może się po prostu wydarzyć. I jest ona w takim pięknym, habrowym kolorze, dlatego że zawiera po prostu wyciąg z ekstrakt z agawy. I tutaj, tak jak zwykle w Petit Fee, macie 30 sztuk takich naklejanych płatków pod oczy, które są niesamowicie przyjemne do naklejania. Zawsze trzymam je w lodówce, obojętnie jaką mam maskę pod oczy, zawsze trzymam ją w lodówce. W połączeniu z niebieskim kompleksem wodorostów, tym agawą, jagodami i bakłażanem, kofeiną, spiruliną, zwiększają poziom nawilżenia skóry, zapewniając zdrową cerę. Także słuchajcie, myślę, że skład jest rewelacyjny. Naprawdę jest to coś takiego, co szybko pobudza mikrokrążenie. Jak nakleicie te płatki i zdejmiecie, to skóra jest po prostu, jest gładsza, jest jaśniejsza, jest nawilżona. Myślę, że więc tutaj nie muszę mówić. Jest to po prostu bardzo ciekawa nowość z Petit Fee, ponieważ wszystkie maski z Petit Fee mi się doskonale sprawdzają pod oczy. To myślę, że tą też z ręką na sercu mogę Wam polecić. A jeszcze przypomnę dla osób, które na przykład chciałyby coś mieć z innej marki, że również jest doskonała na stronie maska Heinisch, którą uwielbiam z wyciągiem z róży damasceńskiej. Tamta maska jest też rewelacyjna, także jeżeli byście chciały coś innego, no to również polecam tamtą. Ale w tym momencie naprawdę uwielbiam tą maseczkę. No i tu staram się nie robić jej codziennie, dosłownie tak jest. Jest ona fantastyczna właśnie na takie bardzo gorące dni, także bardzo, bardzo ją polecam. Kolejna rzecz też będzie z marki Petit Fee, ponieważ nie spodziewałam się w ogóle takiej nowości na stronie. I to jest coś, co myślę, że Wam się bardzo spodoba, dlatego że jest to kosmetyk, który po prostu jest łatwo dostępny, bo ja mówię często o tego typu kosmetykach, które trzeba ściągać z Korei, a już możecie kupić sobie maseczkę nocną do ust właśnie z marki Petit Fee. I ona się dokładnie nazywa Oil Blossom Lip Mask. Bardzo, ale to bardzo gęstej takiej, nie wiem, takiego gęstego kremu, takiego dosyć oleistego. Ja tu wydłubałam niezłą dziurkę, dlatego że najlepiej używać po prostu, tam dostaniecie taką specjalną pacyneczkę do niej, którą ją nakładacie, bo palcem to tu się nie da nic nałożyć. Trzeba troszeczkę wydłubać i rozsmarować na ustach. Powiem Wam, że ta maska też jest przepiękna przed makijażem, dlatego że ona daje tak ładny połysk i tak ładnie usta odżywia i nawilża, też przepięknie pachnie, że z powodzeniem można stosować też ją w dzień. Ja tutaj nie widzę żadnych przeciwwskazań, ale oczywiście jest też doskonałą, taką bardzo odżywczą maską nocną. I to też jest ten typ kosmetyku, który myślę, że w wakacje i w tak olbrzymie gorąco będzie doskonały. Maska zawiera 6 ekstraktów roślinnych oraz olejki naturalne, dzięki czemu skutecznie pielęgnuje suchą skórę ust. Szczególnie jest polecana właśnie do ust spierzchniętych, przesuszonych. I tutaj głównie jest ekstrakt z japońskiej kameli, ale nie tylko, natomiast on jakby jest głównie wyróżniony na opakowaniu. No ale jest napisane właśnie, że jest tu 5 rodzajów wysoko stężonych właśnie olejków roślinnych, także jest bardzo dużo witaminy E w tej masce i marka poleca ją zastosować przed snem. I jest tu też napisane, żeby nie przechowywać jej po prostu na pełnym słońcu, czy też w pomieszczeniach, które są przegrzane. Także myślę, że najlepiej trzymać ją po prostu gdzieś, gdzie jest chłodniej. Także myślę, że to jest naprawdę świetna nowość, tym bardziej, że jak testowałam tą maseczkę, to jest niezwykle wydajna, daje piękny efekt, głęboko odżywia, także bardzo fajny kosmetyk. Myślę, że dla każdego. I teraz przejdziemy do kosmetyków, po które szczególnie zawsze chętnie sięgam i są to oczywiście koreańskie esencje i koreańskie toniki. Tutaj starałam się dla Was wybrać bardzo ciekawe nowości i też jeden kosmetyk, do którego sobie wróciłam, ponieważ przed laty, właściwie mogę powiedzieć, że przed laty, bo to było kilka lat temu, był to mój wielki hit i wielki ulubieniec, ale do tego dojdziemy. Natomiast chciałam się zacząć oczywiście od toników i esencji, które zawierają witaminę C, ponieważ jeżeli szukam jakichkolwiek kosmetyków na stronach internetowych, to zawsze no, staram się, żeby po prostu było tam słowo glow. Ma przynosić glow, ma skórę rozjaśniać, ma zwężać pory, ma skórę stymulować po prostu do produkcji kolagenu i elastyny, skóra ma natychmiast wyglądać lepiej, ma rozjaśniać oczywiście moje przebarwienia. I myślę, że takim składnikiem, któremu ja naprawdę bardzo ufam i po prostu go uwielbiam od lat, oczywiście jest witamina C. I jeżeli pamiętacie tą książkę, z którą naprawdę często, tak jak widać, mam do czynienia, jeżeli przygotowuję się do filmów, no to z reguły sobie coś tam podczytuję, wiecie, jakoś tam się próbuję zainspirować i tutaj jest cały rozdział oczywiście poświęcony tak zwanym filarom pielęgnacyjnym.
No i oczywiście witamina C jest jednym z tych filarów. Jeżeli nigdy nic nie miałyście z witaminą C, to jest duży błąd i natychmiast polecam, kupcie sobie coś, co będzie zawierało dość wysoką dawkę witaminy C, dlatego że od razu zobaczycie po prostu jej działanie na skórę i na to się właściwie wydarza natychmiast. Tutaj na nic nie trzeba czekać, nie trzeba czekać 2 tygodnie, nie trzeba czekać 3 tygodnie. W zasadzie od razu po nałożeniu dobrego toniku lub też dobrej esencji lub też na przykład dobrego serum z witaminą C, zobaczycie efekty, to Wam mogę zagwarantować. I też bardzo ciekawe miałam pytania właśnie na live'ie, w jaki sposób stosować takie kosmetyki z witaminą C. Dużo osób jakoś łączy witaminę C z podrażnieniem skóry, nie wiem dlaczego tak jest, ale dużo osób myśli, że jeżeli używa witaminy C, to skóra będzie podrażniona. To wszystko zależy od stężenia. I myślę, że mogę Wam zagwarantować, że te kosmetyki, które dzisiaj pokazuję, mimo tego, że one naprawdę działają intensywnie na skórę, one skóry nie podrażniają, chyba że macie szczególnie uczuloną skórę na jakiś typ witaminy C, no to wtedy musicie po prostu to wiedzieć i na to uważać. Natomiast witamina C też doskonale łączy się z pielęgnacją przeciwsłoneczną i o tym też warto pamiętać, dlatego że ona tą pielęgnację po prostu wspomaga. Ona wspomaga działanie filtru przeciwsłonecznego, dlatego wybrałam też kosmetyki z witaminą C, żeby zwyczajnie Was też zainspirować i żebyście latem po prostu nie rezygnowały z tego składnika, bo on naprawdę na skórę działa świetnie. I jeżeli ktoś ma bardzo wrażliwą skórę, to powinien używać na postać witaminy C w postaci kwasu askorbinowego, bo on po prostu nie zawsze jest przez skórę wrażliwą dobrze tolerowany, także tylko tyle Wam tutaj powiem. I może zacznę od takiego pierwszego kosmetyku, który też bardzo mnie zainteresował i zobaczcie, ile go zużyłam właściwie go najwięcej, dlatego że jego działanie tak bardzo mi się podoba. Ale co to takiego jest? Jest to pierwszy krok w pielęgnacji akurat z tej marki. Mam pierwszy raz kosmetyk w ogóle z tej marki i nazywa się ona Kyokyo. Mam nadzieję, że dobrze to wymawiam. Jest to marka, która produkuje po prostu swoje kosmetyki ze składników występujących na Wyspie Jeju. I to są akurat mandarynki z Wyspy Jeju. I tutaj nawet taka mandarynka jest na opakowaniu. I ona właśnie zachęca do tego, żeby te produkty stosować. I dlaczego akurat ta mandarynka jest taka wyjątkowa? To przede wszystkim dlatego, że ona rośnie po prostu na tej wulkanicznej ziemi i jakby ściąga te wszystkie, wiecie, odżywcze składniki, minerały. I jest też hodowana na bardzo czystej glebie z wodami mineralnymi. Tutaj czytam z angielskiego, więc może być to taki połamany język. Wszystkie produkty wykonane są z ekstraktu ze świeżej skórki cytrusów, odmiany mandarynek, zebranej na pięknej i czystej Wyspie Jeju. I tutaj właśnie głównym składnikiem tego toniku jest wyciąg ze skórki mandarynki. Działa oczyszczająco, nawilżająco, rozjaśniająco, delikatnie zmiękcza i złuszcza zrogowaciały naskórek. Wspomaga syntezę kolagenu, wpływa na jędrność, elastyczność, wygładza zmarszczki i wzmacnia ściany naczyń krwionośnych. I właściwie powiem Wam, że przy stosowaniu tego toniku na nic innego nie widziałam poza właśnie tym opisem. Dokładnie tak jest. Ale tak jak mówię, no jeżeli znacie działanie witaminy C, to właśnie jest taki produkt. Jest on niewielki, ale naprawdę jest cudowny, bo ten tonik już działa jak taki po prostu wstęp do bardzo dobrej, rozświetlającej pielęgnacji. Oprócz tego zawiera trehalozę, oczywiście witaminę C i tu jest postać witaminy C z kwasem askorbinowym. I w tym toniku również jest 7 różnych wyciągów z kwiatów. Róża, kosmos, jaśmin, lilia, irys, mugunfa, lotos. I ten tonik stosowałam właśnie bezpośrednio po umyciu skóry, natomiast to sobie specjalnie dzisiaj przyniosłam właśnie, to jeszcze są waciki, o których chciałam Wam przypomnieć, dlatego że według mnie niestety tego typu koreańskie toniki i te, które zaraz Wam pokażę, najlepiej jest stosować właśnie z tymi wacikami. Tak jak mówiłam, są to takie waciki, które po prostu mają specjalną strukturę, doskonale przylegają też do skóry, bardzo dobrze ją oczyszczają i nie zmarnujecie ani grama po prostu takiego wartościowego produktu. No niestety z moimi naturalnymi wacikami źle mi się używa niestety tych produktów, więc bardziej polecam właśnie Wam moje ulubione waciki Pyongangyul albo inne koreańskie waciki, które po prostu macie. Ale to jest bardzo dobra struktura właśnie do tego typu toników. I oprócz tego z tych kosmetyków możecie dzięki temu wykonywać też maski nawilżające, o czym też wielokrotnie mówiłam, ale przypominam, bo myślę, że to jest taki bardzo fajny sposób, żeby skórę odżywić latem, żeby ją doskonale nawilżyć. To jest właśnie posiadanie takich wacików, naklejenie ich z takim właśnie intensywnie działającym tonikiem na twarz. Oczywiście, jeżeli nie macie uczuleń, i po prostu po 20 minutach zdejmujecie, czy po 10 taki wacik i skóra jest bardzo intensywnie nawilżona. I możecie zrobić to rano, możecie zrobić to wieczorem. Kolejna marka jest fantastyczna, jest dla mnie zupełnie nowa i ma naprawdę rewelacyjne ceny. Wprawdzie z tej marki mam tylko 2 kosmetyki, więc tutaj powiem Wam o 2, natomiast jest ich oczywiście na stronie internetowej więcej. I przede wszystkim oczywiście najbardziej byłam zainteresowana tonikiem.
Tutaj jest napisane, że to jest tonik, ale powiem Wam, że to nie jest tak do końca tonik, bo dla mnie to już jest rodzaj esencji, dlatego że on jest tak gęsty, że on ma taką żelową, jakby ciągnącą się konsystencję. I dlaczego w ogóle tak jest? Ten tonik nazywa się tonik z kwasem hialuronowym witalizujący. I tutaj namalowane są też owoce rokitnika, dlatego że ten tonik zawiera po prostu owoce rokitnika. Jest tutaj 45% kwasu hialuronowego i 5% właśnie ekstraktu z rokitnika. Także jest to taki tonik, który bardzo intensywnie nawilża, naprawdę niesamowicie intensywnie, ale dodatkowo pięknie rozjaśnia skórę i pięknie ją nawilża. Także to będzie świetny tonik właśnie do skóry wrażliwej, jeżeli macie skórę wrażliwą. I tutaj ten ekstrakt z mandarynki i kwas askorbinowy tak nie za bardzo będzie Wam pasował, no to zdecydowanie polecam ten. Tutaj na stronie jest napisane, że jest to toner o żelowej konsystencji. Zgadza się, on rzeczywiście jest taki lekko żelowy. Może po... też jaśniejszego odcienia skóry, ten tonik jest właśnie dla Ciebie, czyli dla mnie. Tutaj są różne składniki jeszcze roślinne, które na przykład minimalizują starzenie się skóry, które jest szczególnie spowodowane promieniowaniem UV, chroni skórę też przed zewnętrznymi bodźcami i stresem. Ekstrakty mają doskonałe właściwości przeciwutleniające, rozjaśniające i przeciwzapalne. Jest mój ukochany niacinamid. Jest ekstrakt również z lukrecji, który posiada szczególnie właściwości rozjaśniające i kojące. Bardzo, ale to bardzo naprawdę lubię ten tonik. To jest coś takiego, co stało się już takim moim trochę must have'em i szczególnie właśnie polecam go Wam do masek i polecam Wam, jak skóra jest po prostu odwodniona, jak czujecie, że macie skórę odwodnioną. Parę warstw tego toniku albo jedna warstwa, to też zależy od skóry, bo możecie stosować więcej, możecie stosować mniej, ale ponieważ tutaj głównie w składzie jest kwas hialuronowy, no to możecie się domyślić, jak wspaniale działa, ale też ma świetną konsystencję, dlatego że on zostawia taką powłoczkę na skórze, która po prostu, no czujecie, że skóra jest intensywnie nawilżona i jest jeszcze zabezpieczona. Takie jest uczucie po używaniu tego toniku i jest on też bardzo wydajny. Zobaczcie, jak zużyłam. Zużyłam dosłownie tyle. Łączyłam ten tonik z tymi kosmetykami, które testowałam, czyli właśnie z tym tonikiem mandarynkowym i jeszcze jednym, który Wam pokażę, ale naprawdę rewelacyjnie mi się sprawdza, także jest doskonały też do Seven Skin Method i tak jak mówię, ta marka ma bardzo dobre ceny. No i teraz kolejny mój olbrzymi ulubieniec, z którym się pokochałam w zasadzie od razu, ale ja no i po prostu ja wiedziałam, że tak będzie, dlatego że tutaj to serum zawiera propolis. Zawiera go tak dużo, moja skóra po prostu uwielbia propolis i to też celowo wybrałam, ponieważ ja wiem, że ten składnik dla mnie jest bardzo dobry. I dokładnie to serum nazywa się Propolis Vitamin Synergy Serum. Jest to takie bardzo intensywnie działające, wygładzające, intensywnie przeciwzmarszczkowe i łagodzące serum do twarzy, czyli znowu do bardzo wrażliwej skóry, do skóry dojrzałej, ale też do skóry, która boryka się właśnie z odwodnieniem. I tutaj w tym serum jest 70% propolisu i 12% witaminy C w postaci ekstraktów znowu z rokitnika, które jednocześnie łagodzą, odżywiają i rozjaśniają skórę oraz rewitalizują. Dzięki tym kluczowym silnym składnikom serum łagodzi wrażliwą skórę, rozjaśnia przebarwienia. Tu jest napisane też, że rokitnik zawiera dużo więcej witaminy C niż inne owoce. Serum zawiera również mieszankę granatu, figi, morwy, miłożąbu, które zawierają wiele składników odżywczych, ale również przeciwutleniaczy, aby odżywić skórę. Tutaj znowu jest 2% niacinamidu, o którym Wam mówię, że ono nie rozstaje się z tym składnikiem w kosmetykach i 0,04% adeozyny, która też działa na skórę rozjaśniająco. Jest ekstrakt z centella asiatica, minerały i aminokwasy, wyciąg z wody różanej, bo wiecie, no to są zupełne dla mnie nowości i tak jak mówię, świetne ceny jak na tą jakość i te pojemności, bo tutaj serum macie 50 ml, co jest uważam bardzo dużo, a tonik, tak jak mówiłam, to jest 200, więc no... myślę, że na kilka ładnych miesięcy starczy, jak nie na więcej. No i teraz ostatnie pudełeczko, które to mam przed sobą. Wprawdzie tutaj jeszcze mam inne kosmetyki do omówienia, ale ponieważ tutaj łączy mi się to pięknie właśnie z tymi koreańskimi tonikami i rozświetlaniem skóry, bo będą jeszcze dwa kosmetyki po prostu, które będą intensywnie skórę nawilżały, regenerowały. Będzie jeszcze jedno serum z witaminą C i właśnie ono jest w tym pudełeczku. No i tak jak tutaj widzicie, jest tutaj koreański idol na opakowaniu. To akurat jest taki zestaw z koreańskim idolem, który te kosmetyki poleca i tak jak Wam mówiłam na live, jest to niesamowicie dla mnie zabawne, że akurat w Korei właśnie idole polecają kosmetyki do pielęgnacji skóry i wyglądają oni z reguły przepięknie. Tak jak ten chłopak tutaj na opakowaniu tego zestawu. Wygląda on po prostu cudownie, no chciałabym mieć jego skórę, nie wiem ile ma lat, ale naprawdę wygląda dobrze. Dodatkowo w środku dostałam jeszcze widokówki z jego podobizną, także jeżeli chciałabym powiesić sobie gdzieś widokówki, kartki, myślę, że tutaj Koreanki akurat szaleją za takimi gadżetami. Nawet jest jego podpis na kartce. Także słuchajcie, no,
Jest to taki kolekcjonerski okaz. Ja oczywiście uważam, że to jest niesamowicie zabawne, natomiast myślę, że w Korei traktuje się to całkowicie poważnie. Po prostu jest to idol. Tutaj widzę, że nie cały zestaw przyniosłam, bo jeszcze brakuje mi tutaj jednej miniatury, bo tutaj macie dwie miniatury i dwa duże produkty w zestawie. Oczywiście wszystkie te produkty możecie kupić oddzielnie. I może zacznę od toniku, dlatego że toniki wszyscy lubimy najbardziej. Przynajmniej wiem, że obserwatorki mojego kanału bardzo lubią toniki i bardzo dobrze, dlatego że tego typu toniki to nie są, tak jak wam mówiłam, zwykłe toniki. To nie ma nic wspólnego z tonikiem, tylko to po prostu są bardzo odżywcze esencje dla skóry, bardzo intensywnie działające boostery, coś co skórę nawadnia i utrzymuje ją w fantastycznej kondycji. Od kiedy zaczęłam w ogóle używać koreańskich toników, to moja pielęgnacja po prostu wywróciła się do góry nogami, no i do dzisiaj się z nimi nie rozstaje. Ta marka, to jest zupełnie dla mnie nowa marka, nazywa się ona Some By Me i słyszałam właśnie o niej wcześniej, słyszałam o nim same dobre rzeczy, więc się niesamowicie ucieszyłam, że mogę ją wypróbować. I tu znowu, ten tonik ma przynosić glow, ma przynosić wygładzenie skóry i ma działać intensywnie przeciwzmarszczkowo. Wszystkie kosmetyki, które wam dzisiaj pokazałam, działają w taki sposób. Także tutaj jest obiecane, że poprawi stan skóry i poprawi jakby jej teksturę. Obniży pH skóry, co jest bardzo dobre, bo skóra przestaje być wtedy taka wrażliwa. Jeżeli macie wrażliwą skórę, to będzie dla was doskonały tonik. Jest napisane również, że jest formułowane bez 20 szkodliwych składników. I jest to tonik z czystym wyciągiem drożdży fermentowanych, który tutaj jest 88%. I zawiera również 10 witamin oraz czystą witaminę C. Najwyższej jakości toner dający wszechstronne działanie, rozjaśnianie przebarwień, nawilżanie, odżywianie, witalność i działa jako bardzo silny przeciwutleniacz. Oczywiście zamiast wody w tym toniku, czyli tej naszej takiej intensywnie działającej esencji, jest woda fermentowana, która się nazywa galaktomyce. I nigdy nie wiem, jak to czytać, więc będę unikała tego słowa, ale tak, żebyście wiedziały, o co chodzi. Która po prostu nawilża, daje elastyczności, wygładza wszelkie niedoskonałości na skórze, szybciej likwiduje zaczerwienienia, szybciej likwidujecie jakieś suche skórki, ale również, jeżeli macie na przykład trądzik albo jakieś powikłania właśnie potrądzikowe, coś wam się goi na skórze, to też będzie to świetne. I jest też witamina C o wysokiej koncentracji. Jest tu 1% kwasu askorbinowego, więc znowu to zwracam się do osób, które tego kwasu nie mogą używać, ale jeżeli chcecie mieć po prostu no, wyraźnie wygładzoną strukturę skóry, chcecie mieć taki naprawdę piękny blask na skórze, chcecie mieć skórę idealnie nawilżoną, to po prostu bardzo polecam wam ten tonik. Teraz, jeżeli byście mnie pytały, który tonik jest lepszy, to są zupełnie dwa różne preparaty, dlatego mówię, że można stosować je razem nawet, dlatego że ten tonik ma konsystencję bardziej wodną. Jest to taki tonik bardziej wodny, intensywnie nawilżający. Tu znowu bardzo polecam, nawet może nie przecierać nim skóry wacikiem, tylko na przykład oklepywać nim skórę, ale również możecie wacików koreańskich używać. Natomiast ten tonik, on ma konsystencję żelową, to po prostu zawiera kwas hialuronowy, dlatego mówię, że te dwa preparaty możecie stosować razem. Najpierw ten tonik o lżejszej konsystencji, właśnie z galaktomycami, który po prostu będzie intensywnie skórę też regenerował, a potem na wierzch możecie sobie nałożyć właśnie ten tonik Unique. I to będzie taka pełna pielęgnacja. Potem nakładacie sobie serum, krem pod oczy, krem z filtrami i wasza pielęgnacja jest zakończona. Po prostu to są takie produkty, które można stosować całkowicie razem. Można oczywiście też stosować je oddzielnie. Drugim kosmetykiem z tej marki jest też serum, które również zawiera galaktomycę i czystą witaminę C. I jest to po prostu Pure Vitamin C Serum. I tutaj jest 70% właśnie tego czystego wyciągu z drożdży fermentowanych. Ma ona poprawić strukturę skóry, ma nadać jej właśnie taki blask, pogrubić ją i spowodować, że będzie na niej mniej zmarszczek. Tak działają wszystkie te kosmetyki. Też nie powiedziałam wam za wiele o konsystencjach tych kosmetyków, ale te kosmetyki właśnie Some By Me, one są bardzo takie lekkie i mają dosyć wodną konsystencję, taką szybko wchłaniającą się i zdecydowanie nie ma żadnego uczucia lepkości. Jeżeli nie tolerujecie na skórze uczucia lepkości, które na przykład ja bardzo lubię, dlatego że no ja po prostu lubię czuć, że mam na skórze, no, że skóra jest zabezpieczona, że są na niej kosmetyki, ale są takie osoby, które mają, no po prostu całkowicie tego nie tolerują, to wtedy polecamy właśnie tonik Some By Me, bo on jest po prostu jak woda. Ma taką wodną, bardzo lekką konsystencję. To jeszcze myślę warto powiedzieć przy tego typu kosmetykach, właśnie kosmetykach z witaminą C, to też mówiłam właśnie i na live'ie i często wam o tym ostatnio przypominam, również mówię tutaj o toniku Kyokyo, że warto wszystkie je trzymać w lodówce, dlatego że wtedy będziecie miały większą pewność, że ta witamina C wam się szybko nie rozpadnie i z reguły właśnie produkty z witaminą C
Ja zawsze trzymam w lodówce. Wszystkie toniki właśnie, wszystko trzymam w lodówce, wszystkie sera. To jeszcze bardzo chciałabym tutaj z tej marki przetestować, to jest tonik, który, no mam nadzieję, że przetestuję go, to jest tonik, który nazywa się Miracle Toner. Jest to 30-dniowy cudowny tonik oczyszczający i to jest dla skór, które są zwyczajnie zanieczyszczone, dlatego że są kwasy AHA, BHA i PHA, ale ponieważ to są kwasy, które działają dosyć łagodnie, a ja mam problem z tymi takimi miejscowymi wypryskami, to myślę, że ten tonik mógł być dla mnie świetny, dlatego koniecznie będę musiała go wypróbować. Jeszcze mam jeden kosmetyk z Some By Me, też, który mi się bardzo spodobał i też chciałam go bardzo przetestować, to jest witaminowy krem tonujący. Tak jak wiecie, ja uwielbiam kremy tonujące, mój ulubiony krem to jest krem z marki Hamish, a tu akurat mam krem tonujący, który nawilża i rozjaśnia, który ma właśnie działanie przeciwzmarszczkowe i rozjaśniające w postaci takiego białego kremu. On zawiera mnóstwo witamin. Zawiera mnóstwo witaminy C przede wszystkim. Znowu witamina C. Znowu trzeba go trzymać w lodówce. Mam nadzieję, że to będzie dobrze widać, ale skóra jest natychmiast jaśniejsza, bardziej klarowna, bardziej taka przejrzysta i ma niesamowity glow, a krem jest bardzo lekki, także świetny krem na lato, uważam. Dla oczywiście takich osób, które lubią takie wykończenia na skórze. Krem jest lekki, taki bardzo przyjemna, tekstura taka bardzo miękka. No potem to się wchłonie, ale w dalszym ciągu skóra jest lekko rozjaśniona i wygląda naprawdę pięknie. Natomiast to nie jest krem, który zastąpi Wam podkład. To nie jest ten typ kremu. Krem składający się z 10 różnych witamin, który można nazwać prawdziwą bombą witaminową. Dzięki 20-krotnie wyższej zawartości witaminy C niż cytryny i 98-krotnie wyższemu działaniu przeciwutlającemu niż wyciąg z pomarańczy ma silne działanie odżywcze i nawilżające. Doskonały krem do skóry suchej, zmęczonej, która utraciła witalność. Nie trzeba się w ogóle bać tego białego efektu, który ten krem daje, dlatego że kremy tonujące po prostu koreańskie no są takie specyficzne, natomiast ten to się wchłania, wiecie, to się wchłania i zostaje po prostu taka bardzo świetlista skóra i też pamiętajcie, że nie nakłada się tych kosmetyków mnóstwo, po prostu nie nakładajcie go za dużo. Myślę, że no taka zwykła ilość kremu, czyli nie wiem, wielkość waszego kciuka tutaj zupełnie wystarczy, no, nakładacie go punktowo na skórę, rozsmarowujecie, oklepujecie i właściwie gotowe. Macie krem nawilżający. To jest w ogóle świetny krem na dzień. Także jeżeli szukacie czegoś teraz, właśnie na gorąco, to będzie dobry krem. Natomiast mam jeszcze jeden krem, który myślę, że będzie lepszy dla skór, które po prostu są na przykład tłuste albo cierpicie na trądzik. I to jest krem, który jest właśnie oparty na mucynie ze ślimaka. Natomiast tak jak mówiłam, to nie jest mój ulubiony krem, ponieważ on skórę tak jakby matuje. To jest taka bardzo żelowa formuła. On bardzo silnie skórę przede wszystkim regeneruje i powoduje na przykład, że szybciej się wygajają jakieś zaczerwienienia. I jeżeli macie skórę tłustą, mieszaną, nie chcecie mieć ciężkiego, tłustego kremu, nie lubicie też takiego wykończenia, bo ten krem zostawia taką troszkę śliską powłoczkę, to ten nie zostawia nic, po prostu jest skóra zupełnie matowa. I tutaj jest aż 92% tej mucyny ze ślimaka, także jeżeli szukacie czegoś takiego, to bardziej polecałabym ten krem. To jest po prostu krem morzel. I na sam koniec zostawiłam sobie już coś takiego, co tak mówiłam wcześniej, miałam kiedyś, był to mój hit, natomiast teraz jest zmieniona wersja tej ampułki, czy też tego serum i jest to coś niesamowicie popularnego i coś niesamowicie dobrego. I jest to marka Misha. Ja akurat tutaj mówię o bardzo słynnej linii, która się nazywa Time Revolution. Nie wiem, czy kiedykolwiek się z nią spotkałyście. I to jest ich słynna ampułka nocna. Nie wiem, czy w ogóle miałyście kiedykolwiek do czynienia właśnie z tą ampułką i czy słyszałyście, jak ona w ogóle powstała, jaka jest jej historia. Na pewno znacie Estée Lauder Night Repair. To słynne serum, które jest słynne na całym świecie. Jest ukochane, jest kupowane przez wszystkich, ale marka Misha zrobiła coś bardzo ciekawego, dlatego że w pewnym momencie oni postanowili wypuścić serum, które będzie bazowało na tych samych składnikach, ale będzie lepsze. Dlatego, że marka usunęła wszystkie składniki szkodliwe z tamtego serum, które według koreańskich standardów nie są dla skóry dobre i stworzyła serum, które jest najlepsze w swojej dziedzinie, które ma intensywnie skórę regenerować. Taka jest historia za tym serum i ono nawet w swojej pierwszej odsłonie, którą możecie jeszcze na stronie zobaczyć, ma dosyć takie, no dosyć nawiązujące opakowanie, teraz ono się trochę zmieniło. Misha też zmieniła logo, także tutaj zmieniają się też opakowania, ale teraz to serum właśnie wygląda w ten sposób. I ma ono postać takiego po prostu bardzo lekkiego żelu,
Z tego co pamiętam, to było troszeczkę ciemniejsze, jak ja miałam poprzednim razem, ale tak poza tym konsystencja nie różni się według mnie za bardzo w ogóle. Niektórzy dociekliwi używający stwierdzą, że ono się mniej jakby lepi na skórze, natomiast dla mnie to serum jest bardzo w konsystencji podobne. I to jest ampułka, która właśnie weszła w 2019 roku. Ma głównie skórę regenerować, wygładzać, przywracać jej piękny blask, likwidować zmarszczki. To jest to takie serum działające tak jak Night Repair, czyli tak ogólnie dla skóry, bardzo intensywnie. I macie mieć po prostu natychmiastowy efekt rano. Pomaga wygładzić drobne zmarszczki i linie, pomaga likwidować oznaki starzenia się skóry, przywraca sprężystość, nawilżę, odżywia skórę, szybko się wchłania, natychmiast odżywia i ujędrnia i pobudza po prostu włókna kolagenowe do pracy. Tu są akurat bakterie kwasu mlekowego i ja też nie różnię się w swoich opiniach, jeśli chodzi o tę ampułkę, bo ona po prostu jest świetna. Ja zużyłam dwa pakowania tych poprzednich wersji, teraz mam trzecią, naprawdę bardzo lubię to serum. Właściwie natychmiast można zobaczyć efekty następnego dnia. Intensywnie odżywia, intensywnie nawilża, łagodzi zaczerwienienia, jeśli je macie, bardzo dobrze wygładza przede wszystkim skórę. No i działa przeciwzmarszczkowo. W ogóle po tych wszystkich kosmetykach widzę dość silne działanie przeciwzmarszczkowe i takie właśnie ładne, rozjaśniające. I też widzę, że one po prostu natychmiast przywróciły ładny blask mojej skórze. Także muszę powiedzieć, że ta cała kombinacja podziałała na mnie naprawdę świetnie. Ale pomyślałam sobie, że jeżeli będziecie szukały takiej ampułki właśnie na noc, czegoś intensywnie działającego, czegoś zamiast Estée Lauder, bo ta ampułka jednak jest dużo, dużo tańsza i będziecie chciało mieć coś, co działa kompleksowo, to bardzo tą ampułkę polecam. I tutaj znowu niezależnie od wieku. To nie chodzi o to, żeby mieć tą ampułkę dopiero wtedy, jak będziecie miały zmarszczki, przebarwienie na skórze. Nie, możecie zastosować ją wcześniej, nie ma żadnych przeciwwskazań. Natomiast no, zdecydowanie 20-latki myślę, że takiej pielęgnacji nie potrzebują, ale już po 30 roku życia to bym się takimi kosmetykami bardziej zainteresowała. Również oczywiście można stosować ją pod oczy. Także jeżeli nigdy o niej nie słyszałyście, poczytajcie sobie opinię o niej. Ja ją bardzo lubię w dalszym ciągu, także bardzo się cieszę, że mogłam do niej wrócić. Także jest to coś, co zupełnie jakby, wiecie, zaspokaja moją tą pielęgnację nocną. I ja na tą ampułkę lubię sobie nałożyć maskę nocną albo jakiś jeszcze krem. Po prostu lubię mieć skórę tak intensywnie nawilżoną. Natomiast wiem, że dla skór tłustych albo takich, które no nie potrzebują takiego intensywnego odżywienia, to będzie, no, może być jedyny wasz etap pielęgnacyjny. Poza na przykład tonikiem, także jest to naprawdę taki kompleksowo, intensywnie działający kosmetyk. I ponieważ wszystkie kosmetyki właśnie eksperymentowane działają dużo, dużo szybciej, tu jest napisane, że jest w specjalnych warunkach na zimno i na ciepło po prostu ten ekstrakt pozyskiwany, żeby zwiększyć penetrację w głąb skóry. Na koniec mam jeszcze dwa kosmetyki do codziennego użytku, takie, które się myślę każdemu przydadzą i też one są genialne w kosmetyczce letniej. Także jeżeli szukacie czegoś do kosmetyczki letniej, to... I są to chyba, słuchajcie, jedyne chusteczki do demakijażu, które chciałam Wam na tym kanale polecić. Myślę, że w ogóle nie jestem zwolennikiem chusteczek do demakijażu. Nigdy nie, po prostu nie używajcie chusteczek do demakijażu poza tymi. Dlatego, że to są chusteczki Pyeongkangyul i to są chusteczki, które naprawdę, no jeśli chodzi o skład tych chusteczek, o to w jaki sposób one są produkowane, co zawierają, to mogę Wam je polecić. Natomiast inne chusteczki zdecydowanie mówię im nie, dlatego, że bardzo często występują podrażnienia na skórze. Są to chusteczki oczywiście do oczyszczenia makijażu, ale ja nie polecam, żebyście to też robiły codziennie. Lepiej jest zmyć po prostu makijaż. Natomiast warto mieć chusteczki do takich wyjątkowych sytuacji, jak właśnie podróże, kiedy nie możecie zmyć makijażu normalnie, bo gdzieś jedziecie, nie ma łazienki. Natomiast nie stosowałabym w taki sposób, że robię ten makijaż tylko chusteczkami. Raczej dla mnie byłby to produkt dodatkowy. Jeżeli kochacie chusteczki do makijażu i chcecie znaleźć chusteczki, które są bezpieczne dla skóry całkowicie i działają niesamowicie nawilżająco, no to zdecydowanie polecam te, a nie żadne inne. Drugim kosmetykiem, który po prostu z tym się nie rozstaje, ale jest to jego nowa wersja, to jest oczywiście COSRX. Pamiętacie moje plasterki, które uwielbiam i które cały czas stosuję i które naprawdę ratują mnie z różnych opresji wypryskowych. Tu akurat jest ich nowa wersja i są doskonałe, jeżeli wyprysk już się Wam zrobi i po prostu czujecie, że tam coś jeszcze jest w środku i chcecie się tego pozbyć i nie chcecie mieć po prostu większego wyprysku, to wtedy natychmiast należy nakleić ten plasterek, dlatego macie tutaj trzy wielkości. On jest całkowicie niewidoczny na skórze, no jest mniej widoczny niż Wasz wyprysk, powiem Wam tak. Kiedy na przykład robi mi się coś takiego bardzo nieprzyjemnego na skórze albo kiedy już zaczyna mi się to goić,
To jeżeli mam takie dni, że chodzę bez makijażu albo w bardzo minimalnym makijażu, wtedy naklejam sobie na cały dzień taki plasterek, a już wieczorem skóra jest wygojona. A ta wersja nowa moim zdaniem jest tak samo dobra jak ta starsza. Nie wiem, czy zostanie wycofana tamta wersja, czy będą obie, ale myślę, że raczej po prostu będą te nowe, dlatego że no myślę, że oni je zwyczajnie ulepszyli. Także jeżeli nigdy nie miałeś tych cudownych plasterków, to bardzo je polecam, bo to jest taki też mój must have od kilku lat. Także mam nadzieję, że mój wybór właśnie Wam się spodoba, jeśli chodzi o kosmetyki koreańskie, koreańskie nowości. No powiem Wam, że naprawdę tutaj co kosmetyk, to mogę powiedzieć, że to jest strzał w dziesiątkę. Wszystkie się u mnie fantastycznie sprawdzają. Ja też bardzo dobrze toleruję te składy i muszę powiedzieć, że u mnie efekt jest naprawdę natychmiastowy. Ja po prostu po użyciu mogłam zobaczyć już efekt na skórze i teraz jeżeli robię sobie na przykład Seven Skin Method, albo jeśli robię maski tonikowe, no to skóra jest naprawdę w świetnej kondycji, czego oczywiście i Wam życzę. Mam nadzieję, że któreś z tych kosmetyków się Wam spodobały. Oczywiście jeśli tak, to piszcie na dole, które najbardziej, które Was najbardziej zainteresowały, chociaż myślę, że może być ciężko, bo tu jest dużo hitów. I ja bym wybierała je ze względu na konsystencję właśnie, potrzeby skóry, stan skóry. Wtedy będzie Wam najłatwiej wybrać. Oczywiście jeżeli macie problem z wyborem, chcecie któryś kupić, ale nie wiecie, który będzie dla Was dobry, to piszcie komentarze i postaram się Wam odpowiedzieć. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego filmu i dziękuję za spędzenie oczywiście znowu tak strasznie długiego czasu ze mną. Mam nadzieję, że ten film nie był dla Was nudny, że czegoś ciekawego się dowiedziałyście i może jakieś kosmetyki zainteresowały Was bardziej. Mam taką nadzieję. Także czekam na Wasze komentarze z niecierpliwością, a my widzimy się już w kolejnych moich filmach. Do zobaczenia! Jestem tak gorąco, że chyba zaraz zaprotestuję. Strasznie gorąco.